filmowych. I bardzo zachęcam do tego, żebyście się zapoznali z twórczością Izy i przeczytali historię Marceliny, bo dla mnie to była niesamowita podróż. I tym bardziej mi się podobała druga część. No właśnie. Z tą zawiłością całego świata, w który w pierwszej części dopiero się wchodzi. Ale jednak jakoś właśnie ta druga część z twierdzą wspomnień. To jest ciekawe bardzo. Wcisnę ci się między słowa, ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz o tej drugiej części, bo ja pisząc pierwszą byłam tak całkowicie zaskoczona tym, że ona w ogóle powstała, tak? To oczywiście przypadkiem jakimś, dzięki mojemu mężowi, który poprosił mnie o słuchowisko muzyczne, ze słuchowiska się zrodziła powieść nagle, która w ogóle mnie onieśmieliła. I kiedy skończyłam tą Marcelinę pierwszą, Marcelinę i Pamięć Przodków, byłam bardzo szczęśliwa i dumna, ale pomyślałam sobie, no fajnie, udało ci się raz, okej, ale... Nie skończyłaś tej pierwszej części, tam jest cały czas otwarta przestrzeń i co z tym zrobić? Napiszesz drugą? Chyba sobie żartujesz. Ale potem dzięki też temu, że